Słowo Boże z książeczki z Biblią na co dzień czytam z psalmu 16 i z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Wymierzono mi piękną ziemię, zachwyciło mnie moje dziedzictwo. Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, dzisiejszy odcinek codziennika biblijnego nagrywam w Ozorkowie, niewielkiej miejscowości oddalonej o 20 km od Łodzi, która jest w centrum naszego kraju. Dlaczego akurat tutaj? Tu odbywa się ogólnopolski zjazd młodzieży ewangelickiej. Do Ozorkowa przyjechało ponad 500 młodych luteran z całego kraju. Historia Ozorkowa jest bardzo interesująca. Na początku XIX wieku przyjechało do tej miejscowości kilkadziesiąt rodzin ewangelików, którzy założyli tutaj zakłady przemysłowe, głównie włókiennicze, farbiarskie i rozwinęły to miasto. Do tego stopnia, że konkurowało ono z samą Łodzią. Takich ewangelików, którzy z Saksonii przyjeżdżali na tereny polskie, było wielu. Nie tylko w Ozorkowie, ale też w Łodzi, Warszawie, Lublinie. Wszędzie oni zakładali swoje domy, też miejsca pracy, fabryki i rozwijali miejsce, w którym się znaleźli. Można powiedzieć, że te wszystkie miejsca były dla nich ziemią obiecaną. Tak jak ujął to psalmista w tym dzisiejszym fragmencie, wymierzono mi piękną ziemię, zachwyciło mnie moje dziedzictwo. Każdy z nich mógł te słowa powtórzyć. Mógł też powtórzyć słowa apostoła Pawła, który mówił, że to wszystko dzięki Bożej łasce. Oni byli tego świadomi, że nie tylko dzięki ich pracowitości, przedsiębiorczości, ale przede wszystkim dzięki Bożej łasce byli tym, kim byli i mieli to, co mieli, i kierowali się też wskazaniem apostoła Pawła, by mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Bo nie tylko budowali swoje fabryki, miejsca pracy, ale też szkoły, przytułki dla sierot, szpitale. Pamiętajmy, że to, co mamy, drodzy, to dzięki Bożej łasce. Nie jesteśmy tylko spadkobiercami historii, ale też Bożego Słowa, które mówi, by dziękować za tą Bożą łaskę i dzielić się tym, co mamy. Amen.